Cześć, witajcie serdecznie. Dzisiaj Wam pokażę, w jaki sposób robić zdjęcia w plenerze przy użyciu lampy błyskowej. Postaram się przedstawić Wam kilka zdjęć, omówić je oraz opowiedzieć wszystkie problemy, jakie mogą występować przy tego typu fotografii, na co zwracać powinniście szczególną uwagę oraz jakich błędów powinniście unikać. W jaki sposób powinniśmy się przygotować do e, zdjęć w plenerze przy użyciu lampy błyskowej? Na samym początku powinniśmy wybrać miejsce oraz czas, w jakim będziemy robić. Pamiętajmy, że e, najlepszym czasem jest e, sam poranek, kiedy wschodzi nam słońce lub zachód słońca, tak złota godzina, tak zwana. Wtedy naprawdę możemy osiągnąć bardzo fajne efekty. Nie powinniśmy robić zdjęć w ostrym świetle, czyli w południe. No, nie wychodzą one naprawdę za ciekawi. Oczywiście może ktoś chcieć taki efekt osiągnąć, więc no, zapraszam jak najbardziej. Natomiast ja polecam robienie albo fajnie wieczorem przy zachodzie słońca, albo z samego rana, jak to słońce wschodzi. Wtedy mamy bardzo fajne miękkie światło, piękne kolory i, i wtedy możemy naprawdę osiągnąć bardzo fajne efekty. Jeżeli wybierzemy miejsce, warto wybrać się tam właśnie w oporze, w której będziemy chcieli wykonywać zdjęcia i zobaczyć, gdzie mamy światło, gdzie jest nasz zachód albo wschód słońca, z której strony możemy się ustawić, pomyśleć nad kadrami oraz w jaki sposób byśmy chcieli rozstawić nasze lampy albo lampę. Jeżeli wybierzemy już miejsce i porę, Warto mówić się z modelką, no i liczyć na dobrą pogodę. Często zdarzało mi się tak, że przykładaliśmy sesję, ponieważ no, warunki pogodowe nie były najlepsze, a chcieliśmy zrobić fajną sesję o zachodzie słońca, a po prostu tego słońca nie było, bo były same chmury, więc trzeba było przenieść na następny dzień. Następną rzeczą, oczywiście, jest sprzęt. Powinniśmy mieć lampę błyskową aparat, oczywiście, z obiektywem. W zależności, jakie zdjęcia chcemy robić, no, taki obiektyw. Lampy błyskowe możemy wziąć. Reporterskie, czy też wziąć lampy błyskowe plenerowe. Ja używam akurat Atlasa 600 najczęściej, natomiast jak najbardziej możecie wykorzystać lampy błyskowe reporterskie. Natomiast nie zawsze będą one na tyle mocne, żeby po prostu przygasić jakby światło. Czyli jeżeli będziemy mieli bardzo jasno, to musimy zwiększyć odpowiednio tą moc lampy, no i wtedy przydają nam się lampy plenerowe, studyjno-plenerowe, które są znacznie mocniejsze niż nasze lampy reporterskie. Przechodzimy zatem do zdjęć i teraz opowiem, co powinniśmy po kolei robić, na co zwracać uwagę. To jest zdjęcie Ani z mojej ostatniej sesji. Pokażę tu kilka zdjęć z tej sesji i powiem mniej więcej, opowiem o parametrach, w jaki sposób, dlaczego... Yy, są one takie, a nie inne, i na co powinniśmy zwracać uwagę. Jeżeli mamy już w zamyśle jakiś kadr, ustawiamy oczywiście modelkę yy, i teraz pierwszą rzeczą, możemy tak naprawdę już wstępnie ustawić lampę pod jakim kątem byśmy chcieli, aby ona padała, yy, jaki plan ma ona oświetlać, yy, i teraz tak na samym początku możemy tak naprawdę nie włączać lampy w ogóle. Yy, pierwszym etapem jest Ustawienie parametrów ekspozycji w taki sposób, aby nasze tło, niebo e, wszystko, co jest z tyłu naszego, jakby, głównego planu, e, było odpowiednio naświetlone, w taki sposób, jakbyśmy chcieli. Oczywiście, ja tu miałam zachód słońca, e, było całkiem jasno, e, ale były śliczne kolory i na pewno, jakbym zrobił parametry ekspozycji, tak jak mi podpowiada aparat, to te zdjęcie byłoby przepalone z tyłu. Byśmy może mieli wyrównane, mniej więcej postać byłaby w miarę naświetlona, natomiast niebo byłoby przepalone, nie byłoby tego widać. Zatem ustawiałem e, tak parametry, aby osiągnąć taki efekt jak tutaj, czyli mieć ładne niebo widoczne, w miarę widoczne tam budynki, żeby to nie było przepalone. Ja tutaj ustawiłem 1,5 tysięczną e, sekundy oraz przysłonę 1,4. Chciałem mieć e, głębiostrości niską. E, i w związku z tym musiałem zejść bardzo nisko z czasem. Jeżeli mamy ustawione parametry ekspozycji w taki sposób, jakbyśmy chcieli, jeżeli mamy takie rozmycie taką przysłonę, jaką sobie byśmy życzyli, możemy zająć się lampą błyskową. Oczywiście, jeżeli wykonamy zdjęcie w taki sposób, w tym momencie jakbym zrobił to zdjęcie bez lampy, to ania byłaby zupełnie ciemna, natomiast na to nie zwracam uwagi. Patrzymy tylko na tło. Jest ona OK, w tym momencie możemy włączyć lampę. Ustawiamy ją w taki sposób, jak chcemy. Ja tutaj ustawiłem lampę z lewej strony pod kątem 45 stopni. Korzystałem z Atlasa 600 i z modyfikatora Quadra Light Octa 120 cm flex. Czyli ten szybko rozkładany. On jest fajny, bardzo fajne Rozkładane praktycznie jak parasolka. No i teraz, na co musicie zwrócić uwagę? Robiąc zdjęcia czy to będzie lampa reporterska z jakimiś modyfikatorami, czy też lampa y, plenerowo-studyjna właśnie, jak Atlas 600, warto zwrócić uwagę na porządny statyw oraz na to, że czasami wiatr może zawiać i naprawdę nieraz się zdarzało, że takie lampy leciały. Warto sobie dociążyć ten statyw czymś, albo warto mieć pomocnika, który Wam pomoże i przytrzyma tą lampę. Yy, ja natomiast y, nie miałem pomocnika, więc musiałem sobie podociążyć troszkę statyw, aczkolwiek mam też stabilny, dosyć fajny też QuadraLight'a R i on się spisał naprawdę świetnie, ale warto dla bezpieczeństwa dociążyć ten statyw, aby potem nie było przykrych niespodzianek. W momencie jak ustawiłem parametry na tło ekspozycji takie jakie chciałem zabrałem się za ustawienie lampy. Nie używam TTL'a w plenerze. Chcę mieć zawsze takie same światło, jakie generuje lampa. Nie chcę, aby aparat za mnie zgadywał, a nie lampa. Dlatego też ustawiam moc lampy błyskowej manualnie. Tutaj oczywiście były testy, czyli zrobiłem kilka zdjęć, zobaczyłem, czy jest odpowiednio naświetlone, czy światło odpowiednio pada. I w tym momencie musimy zwrócić jeszcze uwagę na bardzo ważną rzecz. Ja tutaj osiągnąłem 1,2 tysięczną sekundę, ponieważ Atlas 600 obsługuje HSS, czyli mamy możliwość zejścia z czasem naszej migawki poniżej czasu synchronizacji błysku naszego aparatu. Czas synchronizacji błysku naszego aparatu z reguły wynosi około 1,200-1,250 sekundy i jeżeli nasza lampa nie obsługuje HSS-a, w tym momencie nie możemy zejść poniżej tego czasu z naszą migawką, ponieważ nasza lampa nie błyśnie odpowiednio. Jeżeli zejdziemy z czasem troszkę poniżej tego czasu, to pojawią nam się pasy ciemne na naszym zdjęciu. Jeżeli zejdziemy jeszcze niżej z czasem, to w tym momencie po prostu będziemy mieli niedoświetlone zdjęcie, jakby lampa zupełnie nie błysnęła. Dlatego, jeżeli kupujemy lampy błyskowe, czy to reporterskie, czy też planerowe, czy studyjne, warto zwracać uwagę na to, aby posiadały one HSS. Zatem podsumowując to zdjęcie, ustawiłem najpierw parametry ekspozycji odpowiednio, żeby było naświetlone tak jak w taki sposób, jak chcę tło. Następnie zająłem się doświetleniem, czyli włączyłem lampę, ustawiłem moc lampy w taki sposób, aby Ania była odpowiednio naświetlona. Przejdźmy teraz do następnego zdjęcia z tej sesji. Tutaj oczywiście było wszystko wykonane w ten sam sposób. Również chciałem mieć małą głębię ostrości, więc było wszystko na 1.4. Natomiast czas wynosił 1.800 na sekundy, ponieważ zaczęło robić się już ciemniej. Słońce zachodziło coraz bardziej i musiałem troszkę podbić nasz czas, aby nasze zdjęcie nie było niedoświetlone. Mamy tutaj tak samo z lewej strony Atlasa 600. Skierowanego na anie i parametry ekspozycji widzimy tutaj, czyli f1.4, 1,800 na sekundę, czas, ISO 100. To robiłem wszystko um, obiektywem Sigma 85, ART 1.4, jest naprawdę świetny. Postaram się w następnym odcinku zrobić małą recenzję tego obiektywu. Um, no, i osiągnęliśmy takie zdjęcie. Gdyby nie było lampy w tym momencie, Ania byłaby niedoświetlona i cała ciemna. Jeżeli buśniemy zbyt mocno, jeżeli tło będzie zbyt ciemne w tym momencie, ta postać wygląda, jak byłaby zupełnie wycięta i wklejona. Jest za jasna w stosunku, widać bardzo dużą różnicę. Powinno to światło być jak najbardziej naturalne, i wtedy, wtedy mamy najbardziej fajny, naturalny efekt naszego zdjęcia. Przejdźmy dalej. Tutaj natomiast na tym zdjęciu mamy 1,320 sekundy F4 i SO100. Już mówię jak i dlaczego. Tutaj chciałam troszkę większą głębiostrości, więc zostało ustawione F4. Czas 1,320 sekundy. Tu już się zaczynało robić coraz ciemniej, więc czas został zwiększony. Tutaj robiło się ciemniej, jak i również zmieniłem przysłonę na F4, więc ten czas było mniej światła przy tym w tym momencie i musiałem zwiększyć jeszcze bardziej czas. Czyli przymykając naszą przysłonę wpada mniej światła, no i w tym momencie musimy zwiększyć nasz czas albo podbić ISO, to już w zależności co chcecie zrobić. Tutaj nasza przysłona była bardziej otwarta, na 2.0, natomiast czas był jeszcze dłuższy, ze względu, że naprawdę robiło się coraz ciemniej. Tutaj bardzo fajnie się rozłożyło światło. Jest dość naturalne, jeżeli chodzi o błysk nasz, i, i, i fajny daje nam efekt. I właśnie do takiego czegoś powinniśmy dążyć, aby po prostu to zdjęcie nie wyglądało tak oczywiście, że każdy powie po prostu o błysną lampą. Nie starajmy się robić tak zdjęcia, żeby ktoś nawet się zastanawiał, czy to było normalne światło, czy nie. Oczywiście, jeżeli ktoś jest fotografem, troszkę się znano, to od razu będzie wiedział, że czegoś takiego nie da się osiągnąć. Natomiast myślę, że powinniśmy do tego dążyć, żeby to wszystkie zdjęcia było jak najbardziej naturalne. No chyba, że ktoś rzeczywiście lubi taką fotografię i chce coś takiego osiągnąć, jak najbardziej. Tutaj natomiast. Przy tych dwóch zdjęciach, tym i tym, zaczęliśmy się za nią już trochę bawić. A mianowicie zrobiło się już zupełnie ciemno, prawie zupełnie ciemno. Fajne było niebieskie niebo. Natomiast to już robiliśmy pod wiaduktem. Tutaj pod kątem 45 stopni na Anie padało światło. Natomiast za motorem, w zasadzie tak, dla testów, dla zabawy, postawiłem lampę reporterską z nałożonym pomarańczowym filtrem no i osiągnęliśmy sobie taki efekt tutaj była przysłona f1.4 i czas 1.200 na sekundę ISO 320 na tym zdjęciu e, było już zupełnie ciemno i zupełnie było trzeba zmienić parametry mamy tutaj również przysłonę na 14 chciałem e, bardzo fajnie e, całe wały Robrego w Szczecinie rozmyć Światełka fajne, ładne się porobiły okrągłe. Musiałem przez to zejść z czasem do 1:30 sekundy i są miałem ustawione 200, i w takich warunkach lampa już musiała całkiem mocno błysnąć, aby odpowiednio doświetlić cały tutaj plan. No i również tak samo robiłem, czyli najpierw ustawiłem ekspozycję na tło parametry ekspozycji takie, aby były prawidłowo naświetlone tło, tak jak chcę, nie było przepalone, nie było za ciemne, aby nie było czarnej plamy. I następnie ustawiłem moc lampy w taki sposób, aby odpowiednio naświetliła nasz plan. Przejdźmy teraz jeszcze do innej sesji. Tutaj natomiast mamy zdjęcie z Moniką Duchowską. To zdjęcie było robione w dzień, więc też zupełnie inaczej się rozchodzi nasze światło dzienne. Zupełnie inaczej to wszystko wygląda. Tutaj lampa stała z prawej strony pod kątem 45 stopni, czas to 1,4 400 na sekundy przysłona również 1.4 robione tym samym obiektywem natomiast na Nikonie D90 poprzednie zdjęcia były robione pełną klatką te zdjęcie natomiast moim starym bardzo fajnym Nikonem D90 tutaj też oczywiście na początku była ustawiona ekspozycja na same tło i następnie dobrana moc lampy tak żeby odpowiednio oświetlić tutaj Monikę z motorem tu mamy drugie zdjęcie akurat z tego miejsca tutaj robiliśmy zdjęcie przy tym samym murku Parametry mamy takie same jak na dwóch poprzednich zdjęciach, czyli y, przysłona 1,4, 1,400 na sekundę i ISO 100. Tutaj, o ile się nie mylę, y, mieliśmy założony softbox, co zresztą chyba widać po oku, po odbiciu w oku. Mamy prostokącik. Natomiast również był użyty Atlas 600 i odpowiednio doświetlona y, Monika. No, oczywiście na początku ustawiania ekspozycję, jakby żeby fajnie te graffiti wyszło z tyłu. Tu również w ten sam sposób, ustawiona ekspozycja na tło i następnie doświetlona Monika z lewej strony. I ostatnie zdjęcie, wykonane tak samo jak wszystkie poprzednie, z tym, że tutaj parametry mieliśmy 1.800 na sekundy i przysłona 1.4 ISO 200. Czas musiał być 1.800 na sekundy, ponieważ tu już było znacznie jaśniej, więc byłoby bardziej przepalone nasze tło. Więc y, musieliśmy zejść troszkę z czasem y, niżej. Dzięki temu osiągnęliśmy taki efekt. Wygląda to fajnie, całkiem naturalnie. W zasadzie nie widać y, nawet, że to było dobłuśnięte y, naszą lampą. Podsumowując, wybierzcie modelkę, odpowiednie miejsce i czas, w jakim będziecie robić te zdjęcia. Y, bierzcie potem cały sprzęt czyli aparat, obiektywy, lampy, modyfikatory. Statywy, i jedźcie w plener. Oczywiście poczekajcie na odpowiednią pogodę, która Wam umożliwi zrobienie fajnych fotek. Jeżeli już będziecie na miejscu, dobierzcie odpowiednio parametry ekspozycji waszego tła. Jeżeli będą one odpowiednie i będzie tło takie, jakie sobie życzycie, będą fajne kolory, będzie ono odpowiednio naświetlone. W tym momencie możecie się zająć pierwszym planem. Ustawiacie lampę. Włączacie, ustawiacie moc błysku w taki sposób, aby one oświetliło Wam Waszą modelkę, czy też jakiś inny obiekt, który będziecie fotografować. I to w zasadzie na tyle. Zapraszam do zadawania pytań, komentarzy no i do subskrypcji mojego kanału. Trzymajcie się i do słyszenia następnym razem. Cześć.